wspomnienia sprzed 11 lat. Ja byłem od 11 kwietnia do 15 w Moskwie i byłem świadkiem wszystkich wydarzeń, które tam się odbywały. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że to, co pokazała Ewa w filmie, te zdjęcia, te wszystkie wydarzenia miały miejsce i tylko dziwiło mnie, że nasze relacje tych osób, które mówiły o tym, nie znajdowały absolutnie żadnego zrozumienia i nie były wiarygodne w oczach naszego społeczeństwa, które chyba z uwagi na straszliwy obraz tego, co tam było, przepraszam, po prostu nie brały do siebie osoby, do których przemawialiśmy, informowaliśmy, nie chciały przyjąć do siebie tak strasznych informacji, jakie my żeśmy przekazywali, bo polskie służby rządowe w osobach pani Kopacz, pana Arabskiego i wielu konsulów były tam w Moskwie, nam się wydawało, po to, by bronić interesu Rzeczypospolitej i interesu tych wszystkich, którzy stracili swych bliskich. Jak się okazało, byliśmy tam już manipulowani i kłamani od samego początku. Panowie, kłamstw było. Panie pośle, będziemy dalej rozwijać. Proszę bardzo, będziemy dalej rozwijać ten wątek, ale chciałbym, żeby moi kolejni goście również mogli się wypowiedzieć. Mówię do całej trójki panów. Panowie należą do tych dziennikarzy, którzy nie ulegali presji nieinformowania czy niemówienia o Smoleńsku od 2010 roku i to w czasach, kiedy to było, mówiąc delikatnie, mało popularne i wiązało się z dużymi problemami, mówiąc bardzo delikatnie, ale jakie są panów odczucia po tym filmie, bo rzeczywiście te fakty nie są nowe, ale to nagromadzenie w jednym filmie i zobaczenie jeszcze raz tak naprawdę tego samego, co może podejrzewaliśmy, o czym wiedzieliśmy, jakie emocje, jakie są panów refleksje, Jacek Karnowski. Myślę, że należy zacząć od podziękowań dla Ewy Stankiewicz. Widać, że to nie jest taki film zrobiony na kolanie szybko, tylko tam jest wiele, wiele lat pracy. Należy podziękować również naukowcom, którzy włożyli, można powiedzieć, swoje ustalenia do tego filmu, czy też Ewa Stankiewicz je przywołała. To są naukowcy z różnych kręgów środowisk, z tego szerokiego grona, które podjęło to wielkie narodowe wyzwanie wyjaśniania tragedii smoleńskiej. I oczywiście należy też podziękować Telewizji Polskiej, że pokazała ten film i że teraz go powtarza na prośbę widzów. Ten film bardzo dobrze porządkuje. Ja myślę, że on pokazuje rzecz istotną i cenną. To znaczy, że w tym natłoku informacji, które z dużą starannością zawsze obśmiewano, tak polowano na każdą wpadkę, na każdą niedoskonałość, na każdy jakiś eksperyment, który można było przedstawić jako śmiesznostkę, w tym natłoku, z tego natłoku wyłania się jednak taki bardzo spójny i precyzyjny scenariusz. Zauważmy, że ten filmowy raport podkomisji smoleńskiej, on w sumie idzie w tę samą stronę, czy też te dwa dokumenty filmowe, one podobny scenariusz szkicują. Więc my tutaj się, można powiedzieć, istotnie zbliżyliśmy do prawdy. Teraz chodzi o to, tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, żeby podłożyć czy pokazać również stojące za tym takie już bezdyskusyjne naukowe ustalenia, takie fakty, których nie da się nawet przy złej woli podważyć. Więc ten dokument porządkuje. No i oczywiście tutaj jest ta kwestia zdjęcia. Za chwilę o tym, panie redaktorze, pomówimy już bardziej szczegółowo. Tomasz Sakiewicz, te pierwsze refleksje. Ja takie miałem déjà vu. Po pierwsze, z tych pierwszych dni, kiedy okazało się, że odbywa się ogromne, to co dzisiaj nazywamy hejt, ogromna wojna informacyjna prowadzona z Rosji. Myśmy mieli pełną świadomość
że to Rosja prowadzi wojnę informacyjną, w której niestety włączyło się część polskiego państwa i znaczna część dziennikarzy, żeby zdyskredytować wszelkie informacje, które by mogły świadczyć o tym, że coś jest nie tak ze śledztwem, ale posuwali się też bardzo daleko w niszczeniu pamięci ofiar czy atakowaniu samych rodzin. Piekło, które przeszły rodziny, zresztą do dzisiaj w jakiś sposób przechodzą, bo to odżywa wszystko. No, tak naprawdę zaczyna się w tych uśmieszkach Donalda Tuska je wykopać. No, jeżeli ktoś jest tak zdegenerowany, żeby uśmiechać się nad ciałami ofiar, robić sobie, przepraszam, sweet focie. Ja nie wiem, w jakim stanie się znajdowała wtedy Ewa Kopacz i to może jest bardziej do zbadania, ale nic, absolutnie nic nie tłumaczy tego zachowania i nie tłumaczy też tych, którzy o tym wiedzieli i tego próbowali bronić. To wszystko teraz odżywa w sposób zupełnie dla nas dramatyczny. Myśmy większość tych informacji od 10 kwietnia zdążyli w takiej czy innej formie opublikować, czy filmów, czy tekstów. One były zbierane, żmudnie zbierane przez lata. No i dzisiaj zostały pozbierane czy przez podkomisję smoleńską Macierewicza. W jakiejś mierze znajdują tu odzwierciedlenie w tym filmie, ale jednak te zdjęcia są szokiem. One ujrzały światło po raz pierwszy. To o tym, o komentarzach do tych... na to, jaką one stanowią wagę w śledztwie, to w ocenie moralnej ludzi, którzy o samych emocjach tych zdjęć rządzili, są dramatyczne. Porozmawiamy już za chwilę. Ci ludzie nie mają prawa nigdy wrócić do władzy. Ci ludzie nie mają prawa spojrzeć nam w oczy. Cezary Gmyz. Dla mnie ten program, ten film Ewy Stankiewicz, nie zgodziłbym się z tezą, że on nie zawiera nowych informacji, ponieważ zawiera. Jest tam mnóstwo nowej dokumentacji, wcześniej nieznanej. Przede wszystkim chodzi o zeznania, które zostały ujawnione w tym filmie i one są rzeczywiście bardzo ciekawe, bo pokazują to, co się działo na miejscu katastrofy bezpośrednio po tej katastrofie. I szereg zdjęć, które pokazała Ewa Stankiewicz, one również wcześniej nie były publikowane, więc też mogę się tylko przyłączyć do gratulacji dla reżyser tego filmu, bo zobaczyliśmy obraz bardzo ciekawy i jednocześnie obraz, którego nie można w żadnym stopniu zlekceważyć, nie można go w żadnym stopniu obśmiać. To jest film poważny, który skłania do refleksji i skłania tak naprawdę do dalszych badań. Ja od lat już, no kilkunastu, od 11 lat powtarzam, że niestety będziemy mieli do czynienia z długotrwałym jeszcze procesem, z tego względu, że tak długo jak na Kreml zasiada Władimir Putin, to ten wrak, nie kryjmy się, nie wróci do Polski, ponieważ Rosja nim gra. I dopóki rządzą w Moskwie i w Rosji ludzie, którzy są spadkobiercami Czeki, NKWD i KGB, tak długo po prostu Rosjanie będą grali swoją grę, ale mam nadzieję, że uczy nas tego historia, że w końcu prawda, tak jak w przypadku Katynia, którego rocznicę jechali przecież uczcić ci, którzy zginęli w Smoleńsku 10 kwietnia, że ta prawda wyjdzie na jaw. Posłuchajmy, panowie i drodzy państwo, posłuchajmy teraz Ewy Stankiewicz, autorki tego filmu. Przeszłości nie zmienimy, ale przyszłość tak. I wszystkie decyzje na każdym poziomie, które doprowadziły do tej tragedii, muszą być zbadane. I te dziury w bezpieczeństwie polskim załatane. No nie może być tak, że przekierowuje się na remont Tupolewa, którym latają przedstawiciele państwa polskiego, do zakładów zaprzyjaźnionych z Putinem, który jest jednym z największych terrorystów obecnie na świecie. Nie może być tak, że borowcy po prostu liczą na to, że rosyjskie służby przygotują lotnisko dobrze i jeszcze po śmierci prezydenta wyznają przed prokuraturą polscy borowcy, że to lotnisko zostało należycie przygotowane. To są absolutne luki bezpieczeństwa. Ich jest dziesiątki, jeśli nie ponad setka. Te decyzje wszystkie, ja tutaj nie mówię o działaniach prokuratorów, którzy powinni wkroczyć tam, gdzie popełniono przestępstwo. Ja mówię o działaniach podkomisji, która powinna zbadać cały łańcuch decyzji, wskazać luki i wydać zalecenia, tak, aby w przyszłości taka tragedia nie mogła się powtórzyć. Ja widzę, że ludzie, którzy odbierają ten film i bardzo tak emocjonalnie mówią o dużej bezsilności, o poczuciu bezsilności. To znaczy, że przez 11 lat nie wydarzyło się
nie wydarzyły się konkrety, które w tej sprawie, takie, które powinny były się wydarzyć, czyli żeby odsunąć od stanowisk ludzi, którzy są współsprawcami, którzy doprowadzili do śmierci tych ludzi, żeby właśnie załatać te dziury bezpieczeństwa. Będę do tego uparcie wracać. To jest podstawowa rzecz. Jeśli ta śmierć ma nie pójść na marne, jeśli my mamy wyciągnąć lekcję z tej śmierci, to nie wolno nam tego tak pozostawiać, bo po prostu upokorzymy kolejny raz tych ludzi i nasze państwo. Tak mówiła Ewa Stankiewicz o rzeczywiście lukach w bezpieczeństwie, chociażby o samolocie remontowanym w Samarze. No ale pytanie, na ile symbolem właśnie tego podejścia, czy tej bezradności państwa i pytanie, czy niecelowych działań. Jest to zdjęcie właśnie Ewy Kopacz z prosektorium, które rzeczywiście po raz pierwszy mogliśmy w tym filmie zobaczyć. Jacek Karnowski. Rzeczywiście, no ja tutaj się mogę zgodzić, znaczy trzeba się zgodzić z Ewą Stankiewicz, ale ja myślę, że tutaj żadne procedury tego nie załatwią, tej kwestii bezpieczeństwa, powagi państwa. My po prostu musimy nasze państwo traktować poważnie. Musimy mieć świadomość, że ono leży między potężnymi mocarstwami w takim korytarzu geopolitycznym i nie może sobie po prostu istnieć siłą ciążenia. Państwo polskie będzie istniało, jeśli Polacy będą chcieli i będą się starali i będzie to państwo silne. Natomiast te zdjęcia, no to rzeczywiście jest symbol, który myślę, że zostanie z nami na długo. To jest taka jakaś błazenada, to jest coś, co pokazuje, że to byli ludzie, którzy nie dorośli do sprawowania władzy. Już nie mówię o dorośnięciu do tego momentu. No ja byłem wtedy zwykłym dziennikarzem pracującym w Telewizji Polskiej i ja wiedziałem, że 10 kwietnia przyszła historia, że dzieją się rzeczy fundamentalne, że my zdajemy egzamin z naszej postawy wobec Polski, wobec ojczyzny, z naszej wierności prezydentowi. My to wiedzieliśmy, a ci ludzie odprawiali tu jakieś tańce, wygłupy. No świetna zabawa. Te fotki przypominają jakieś zdjęcia z wakacji. No gdyby nie makabra, to można by uznać, że to jest jakiś studyjny tur po jakimś, nie wiem, dziwnym miejscu. Tymczasem tam obok leżą ciała polskiej elity, która zginęła. To jest wstrząsające. Ja myślę, że to najwięcej mówi o Donaldzie Tusku, że on Ewę Kopacz uczynił szefem polskiego rządu. Przecież on musiał znać tę osobę, musiał wiedzieć, co ona sobą reprezentuje i jak ona się zachowuje. Ja myślę, że mu politycznie z różnych względów to pasowało, ale dla państwa polskiego to jest po prostu kompromitacja. No to jest coś gorszego niż to, co słyszeliśmy, że włamanie do garażu, że niepoważne potraktowanie. No tu jest coś dalej. No tutaj wiele osób mówi, że to zapiera dech w piersiach i można się tylko z tym zgodzić. Andrzej Melak, panie prezesie, jak pan pamięta ówczesną minister zdrowia? Małgorzata Wasserman mówiła, że te zdjęcia rzeczywiście oddają sposób zachowania. Pan potwierdza te spostrzeżenia Małgorzaty Wasserman? Panie redaktorze, całkowicie podporządkowana Rosjanom. Mała kobieta, która nie była w stanie absolutnie przeciwstawić się machinie sowieckiej, którą reprezentowali wielcy wyjadacze. To postawienie pani Kopacz jako przedstawicielki najwyższych władz polskich w Moskwie i broniła polskiego interesu, to był chytry plan pana Tuska, by postawić zająca naprzeciwko niedźwiedzia. Wiem, że wszystko pytaliśmy pani Kopacz, co z trumnami, czy będziemy mogli zajrzeć do środka w Polsce. Czy były sekcje? Odpowiedziała tak. Polscy lekarze, prokuratorzy razem w ramię z Rosjanami uczestniczyli w tych sekcjach. Czy sama powiedziała, że w Smoleńsku przekopano na głębokość metra ziemię, wydobyto wszystkie szczątki. Gdy później 10 listopada na spotkaniu w KPRM-ie z panem Tuskiem i jego rządem pytałem pani Ewy w prywatnej rozmowie, przecież pani nam mówiła, że wszystko przekopano, że
wszystkie sekcje wykonano. A ona wtedy mi powiedziała tak, bo mnie tak mówili Rosjanie. Ja mówię, to trzeba było nam to przekazać, że to są informacje od Rosjan, ja nie wiem, co się dzieje z ciałami. To był wygodny człowiek do rosyjskich przekrętów i do rosyjskiej manipulacji, którą tam wykonywali.